Nie chciałbym grać w biografii Andrzeja Seweryna, bo nie chciałbym, żeby ona kiedykolwiek musiała powstać. Jest pan znany z ról biograficznych, a ja mam takie dość nietypowe pytanie. Czy jest rola biograficzna, której by się pan nie podjął? No nie wiem, trudno mi teraz orzekać. Na pewno jeżeli bym stwierdził, że no nie podołam tej roli i że będę uważał, że ktoś inny lepiej to ode mnie zrobi, to wtedy bym polecił tego kogoś innego i po prostu podziękował i powiedział, że trzymam kciuki. Ale że wydaje mi się, że jednak ja nie jestem do tej historii i tak się już zdarzało w moim życiu. Czyli jednak wychodzi pan z założenia tego, żeby wspierać innych aktorów i raczej jest to koleżeństwo niż takie, że jak ktoś dostaje nagrody, to gdzieś jest to zawiść, ale chyba u pana to nie wygląda tak. Bardzo pan się cieszy i piękne słowa płynęły ze sceny o pani Marii. Więc za co bardzo też dziękuję, bo pani Maria jest wspaniałą aktorką, którą śledzę od lat. Okay. I chciałabym się właśnie zapytać, jak to wygląda z tym koleżeństwem aktorstwie, nie show biznesie? Bo show biznes to nie jest tak naprawdę aktorstwo, ale jak to wygląda w aktorstwie? Ja mogę mówić bardzo subiektywnie. Będę mówić bardzo subiektywnie, bo ja nie wiem, jak to wygląda, tak? Spotykam się z jakąś falą oczywiście hejtu. Wiem, że mam jakichś tam przeciwników, ale czy ludzi, którzy mi nie do końca sprzyjają, ale myślę, że to samo ich wyniszcza i ja nie mi się tym zajmować, tak? Ja się wolę zajmować wspieraniem ludzi, tworzenie dla nich historii. Teraz jest jakimś takim moim priorytetem, żeby pisać dla innych aktorów, pisać scenariusze z myślą o nich, słuchać ich doświadczeń, słuchać ich życiowo, żeby po prostu tych scenariuszy dla właśnie osób, nie wiem, w kwiecie wieku, dla kobiet, tak, żeby ich było więcej, żeby one były ciekawe, żeby pokazywały wartościową perspektywę funkcjonowania nas w społeczeństwie, żeby pokazywać, że człowiek jest istotą naprawdę bardzo złożoną, bardzo skomplikowaną i że każda decyzja wynika z czegoś, jest podyktowana i uwarunkowana albo emocjami, albo intelektem, albo doświadczeniami, albo jakim jest podyktowana jakimś mechanizmem i tak dalej życiowym, więc to są zagadnienia, które mnie interesują, intrygują na co dzień i ja tym się zajmuję. Sam wiem, że odbierając kiedyś nagrodę, miałem takie poczucie oczywiście, że że ja nie dostałem, że dostał ją kto inny i że to jest jakieś trudne doświadczenie dla mnie, bo też o niej marzyłem, ale dosyć szybko się nauczyłem i chciałem się tego nauczyć, żeby nagroda, którą otrzymam lub nie otrzymam, nie zmieniała absolutnie nic w moim poczuciu wartości tego, co zrobiłem, jak zrobiłem i ile temu poświęciłem czasu, więc staram się w takich momentach okazywać wdzięczność i radość, że mogłem się z tymi ludźmi spotykać, mogłem z nimi grać i cieszyć się czyimś szczęściem, tak? Bo to daje mi dużo więcej radości niż bycie w takim formacie, o ja nie dostałem. Ja, to jest raczej taka postawa, mam wrażenie, bardzo dziecięca, chociaż też jakby dopuszczalna, też trzeba to akceptować, że ktoś może mieć takie poczucie oczywiście, tak? I nawet jeżeli ja też mam jakieś takie poczucia czasami, to też sobie myślę, okej, ale jakby świat nie kończy się na tobie, tak? I nie zaczyna się od ciebie, tylko inni też mają prawo dostawać te nagrody, inni też marzą o tych nagrodach i tak dalej, więc już kończąc tą moją wypowiedź, szczerze wszystkim gratuluję i cieszę się i ich talent wykracza zawsze poza jakąś formę figurki, która stoi w domach. Chcę, żeby mieli tego świadomość. A mam takie dość ciekawe pytanie. Czy nagroda Orła jest ciężka? Nie wiem, 2 kilo chyba? 2 kilo? Chyba tak. A to można wyciskać. No, ma już pan tyle tych nagród, więc na jedną rękę, na drugą. Nie, nie? Ja leczę żebra teraz i nic nie będę wyciskać. Nie, ale już miejsce jest na nagrodę. Nie mam. Gdzie miejsce mam? Nie, ja jestem w takiej sytuacji, że jeszcze nie mam szafek w mieszkaniu, bo się przeprowadziliśmy i najpierw muszę zadbać o miejsce na garderobę, dopiero potem ewentualnie na jakieś statuetki. No jest to miłe, ale totalnie niefunkcyjne. Gdzieś na pewno się znajdzie miejsce, a tak już ostatnie pytanie, czy chciałby pan zagrać w biografii Andrzeja Seweryna?
Nie, nie chciałbym grać w biografii Andrzeja Seweryna, bo nie chciałbym, żeby ona kiedykolwiek musiała powstać. Już powiedziałem wcześniej, czy tak a propos Janka Nowickiego, wszystkich ludzi, którzy odeszli z tego świata, chciałbym, żeby oni żyli. Chciałbym się nimi cieszyć każdego dnia i chciałbym zobaczyć ich jeszcze, jak tworzą, i mam nadzieję, że tam też tworzą i że tam jest, że coś jest, bo tak jak mówił ksiądz Jan i powtarzał, że to jest niemożliwe, żebyśmy byli tylko formą białka, bo to co wtedy, co by było z nadzieją, co by było z miłością.